Witajcie, oto nowe składane flagowce Samsunga, czyli Galaxy Z Flip 5, a także Galaxy Z Fold 5. Zapraszam Was na moje pierwsze wrażenia i przekonamy się razem, jakie nowości w tym roku dostajemy. Chyba każdy zgodzi się ze mną, że największe zainteresowanie wzbudza nowa odsłona Flipa. To wrażenie wynika z faktu, że Samsung w końcu decyduje się na wprowadzenie dużo większego ekranu zewnętrznego. Natomiast nie będzie to rozwiązanie nawiązujące do składanej Motorola, ponieważ większy ekran niestety nie przekłada się na to, że możemy tutaj odpalić każdą aplikację, która znajduje się w systemie. Nie powiem, czy to będzie zmarnowany potencjał, czy jednak sensowne posunięcie, bo jednak nie każda aplikacja na takim ekranie może być wygodna w użytkowaniu. Nowy ekran zewnętrzny ma niespełna 3,5 cala i możemy zauważyć, że nie dostajemy tutaj futurystycznego wyglądu znanego z Motorola, gdzie w ekranie jest umieszczone wycięcie na obiektywy aparatu. Jeżeli chodzi o nowego Flipa, zobaczymy, że Samsung na froncie zamontował ekran, który nie jest typowym prostokątem, tylko znajduje się tutaj nieduże wcięcie obok aparatu i to miejsce, w zależności od tego, co ekran aktualnie pokazuje, służy jako pasek nawigacyjny. Z pewnością plusem okazała się dosyć rozbudowana personalizacja wyglądu ekranu zewnętrznego. W systemie tego modelu są dostępne różne gotowe projekty, które można będzie samodzielnie dopasować w zakresie kolorystyki, motywu zegara czy też tapety. Co więcej, na tym ekranie może być pokazywane aktualne poziom naładowania baterii, a także powiadomienia. Większy ekran oznacza również, że możemy tutaj odpisywać na wiadomości, a to naprawdę znakomita funkcja. Są tutaj ładnie wyglądające widgety, do tego funkcja Always On Display, no i też bardzo mi się podoba ekran domowy ułożony jako kafelki. Zobaczymy w tym miejscu informacje o pogodzie oraz wybraną ikonę skrótu, przykładowo aparatu. Skoro o tym już mówimy, składana budowa pozwala na to, że możemy tutaj wykonywać zdjęcia selfie przy użyciu aparatu frontowego i to w połączeniu z większym ekranem zewnętrznym zdaje się być wygodniejsze w sytuacji, kiedy porównamy to sobie do starszego Flipa 4. Muszę jeszcze wrócić do tematu aplikacji, które można będzie uruchomić właśnie na ekranie zewnętrznym. Nie ma tego dużo, ponieważ natywnie ogranicza się to jedynie do aplikacji wiadomości, telefonu, YouTube'a, map, a także Netflixa. W kontekście jakości wykonania, jak zawsze u Samsunga, występuje takie fajne wrażenie użytkowania sprzętu z wyższej półki, a to uczucie potęguje fantastyczne działanie zawiasu. Nowością okazało się to, że tegoroczny Flip składa się w końcu na płasko, do tego zmodyfikowany zawias sprawia, że to urządzenie jest nieco bardziej smukłe. Nie do końca jestem fanem powrotu Samsunga do błyszczącego wykończenia. Owszem, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie znajduje się większy ekran zewnętrzny, to oczywista kwestia, ale nie ukrywam, że z tyłu brakuje matowego szkła. W temacie kolorystyki obudowy powiem, że będzie w czym wybierać, a to wynika z faktu, że nowego Flipa możemy nabyć w kolorze grafitowym, beżowym, fioletowym, no i też miętowym. Co jeszcze ważne, występują 4 specjalne edycje kolorystyczne. Samsung mówi o tym, że tegorocznego Galaxy Flipa zaopatrzono w nowy główny sensor aparatu, który zapewnia większe piksele, a to zakładam, że oznacza lepsze jakościowo zdjęcie wykonywane w nocy. Cieszy obecność bardzo udanego procesora występującego także w Galaxy S23, a tym układem jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 2 w wersji, która została specjalnie przygotowana dla urządzeń Samsunga. Po tym, jak dobre wrażenie ten układ zrobił na mnie właśnie w Galaxy S23, jestem przekonany, że w Galaxy Flipie sprawdzi się dosłownie znakomicie. Wiemy zatem, jakie nowości wprowadza tegoroczna odsłona Galaxy Flipa, ale pytanie, co nowego dostajemy na pokładzie Folda 5. Możemy zauważyć, że w kontekście wyglądu niestety za dużo się tutaj nie zmieniło, a to oznacza, że obudowa prezentuje się prawie tak samo jak w starszej generacji. Nie do końca rozumiem takie posunięcie, ponieważ tak naprawdę trzeci rok z rzędu Galaxy Fold wygląda identycznie, a wszelkie zmiany, które są dokonywane przez Samsunga, to jedynie kosmetyka. Nowością w sumie tak samo jak w Galaxy Flipie jest zmodyfikowany zawias i to rozwiązanie sprawia, że
ekran składa się tutaj na płasko i nareszcie nie będzie widoczna żadna szczelina. Dzięki temu, że występuje tutaj nowy zawias, obudowa okazała się odchudzona. Są to niższe wartości o niespełna 2,5 mm, jeżeli chodzi o grubość tego smartfona, w sytuacji, kiedy ekran będzie złożony. Możemy Folda 5 nabyć w kolorze czarnym oraz beżowym, no i też występuje znakomicie wyglądająca wersja błękitna. Oczywiście są dostępne edycje specjalne, tym razem w kolorze szarym, a także niebieskim. Nie ma co ukrywać, że podejście Samsunga do stworzenia Folda 5 okazało się bardzo takie zachowawcze. Szczerze liczyłem na to, że nowa odsłona tego modelu wprowadzi chociażby inne proporcje ekranu frontowego, tak aby stał się nieco szerszy, a przy tym niższy. Uważam, że gdyby taka zmiana została zaprezentowana, to wtedy poziom wygody użytkowania tego sprzętu byłby jeszcze wyższy. Na szczęście w aspekcie wydajności nie ma tutaj dosłownie żadnego kompromisu. W tym roku Folda 5 napędza bardzo udany Snapdragon 8 Gen 2, czyli dokładnie taki sam układ, który występuje w Galaxy S23, a także nowym Galaxy Flipie. No i też znajduje się tutaj o 38% większa komora odprowadzająca ciepło. Samsung mówi o tym, że nowy procesor sprawia, że możemy tutaj uzyskać dłuższy czas pracy, mimo tego, że bateria ma w tym urządzeniu identyczne parametry jak w starszej generacji. Taki stan rzeczy oczywiście potwierdzą moje testy, ale potem jak dobre w tym zakresie okazały się smartfony z rodziny Galaxy S23, jestem o tym przekonany. Szczytowy poziom jasności składanego ekranu Folda jest w tym roku wyższy, do tego ten ekran ma być o 25% bardziej wytrzymały. I tutaj ważna informacja polega na tym, że ta zmiana występuje także na pokładzie nowego Galaxy Flipa. Co więcej, oba najnowsze składaki Samsunga mają ulepszony tryb Flex, a to oznacza, że wspierane aplikacje pozwalają na to, że częściowo składany ekran może pełnić funkcję gładzika czy też panelu sterowania multimediami, a przy tym możemy wykorzystać szybkie skróty. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o moje wrażenia, a także nowości, które dostajemy w każdym nowym składaku Samsunga. Z pewnością nie ma tutaj mowy o żadnej rewolucji, zwłaszcza mówiąc to w kontekście Folda 5, natomiast cieszy obecność dużo większego ekranu zewnętrznego na pokładzie tegorocznego Galaxy Flipa. W opisie oczywiście zamieszczam informacje o tym, jakie są ceny każdego prezentowanego smartfona oraz jak wygląda oferta przedsprzedażowa. Dzięki za obejrzenie, zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu, a tymczasem do zobaczenia.